Franciszek Józef nadał prawa miejskie miasto, w którym mieszkacie. O kandydzie, co prostym człowiekiem był. Z francuskiej Voltaire'a powieści. Nie wiadomo skąd się wziął i po co przemierzył tak wiele dróg. Może urwał się z wycieczki nocą, bo coś nagle wypadło mu. Zapił i zapomniał. Jaki adres przydzielono mu? Wstawaj, to nie hotel Eldorado. To podgórze z dnia twojego snu. Dobrze znany. Który na sposób usta przeżył śmierć. Jaki los w podgórzu jest mu pisany. Tymczasem żegnam Madame et Monsieur Adieu. O sorro! A co? Co to za kraina? Jak tu pięknie, no? Co tu dzieci? Co tu te ludzie? Piękna kraina! Co za piękna ziemia! Błogosławmy Pana! Alleluja! Thank you.
Oficerze, uwierz mi, zawsze lepiej rozmawiać niż bić. Oficerze, niech się pan choć raz nabierze. Ogólnie poprawi się finansowo. Biedoto miejska, zgromadzona tutaj tłumnie, nadejdzie wasz wielki dzień. Wasza bieda rozszerzy się na bogatych. I każdy z obywateli tego miasta będzie mądrzejszy od wszystkich pozostałych. Niektórzy już są. Uwaga! Wszyscy murzyni będą biali. A wszyscy biali murzynami. Już jadą po tych, którzy się nie zgadzają. Łysym wyrosną włosy. Szczerbatym wyrosną zęby. A tu mi kaktus wyrośnie. Oto żonglerka! Jestem w stanie żonglować dowolną ilością piłeczek. Nie jedną. Nie dwoma. Nie trzoma. Nie czteroma. Nie pięcioma, ale... sześcioma. Brawo, brawo! Pytanie do wszystkich zebranych, najlepiej młodzieży, żebyście wy dorośli wiedzieli, jaką młodzież macie. Młodzi, zebrani, dzieci, młodzieży, zadaję wam trzy pytania. Odpowiadacie jednym słowem, ja, albo nic nie odpowiadacie. Kto lubi chodzić z was do szkoły? Kto lubi pomagać swoim rodzicom? Ja. Kto chce stówę? Ja. Ja też. Tak, 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 tak